Pełnie też marzenie wielu widzów kanału Zero, żeby zapraszać młodych krytyków. Dlaczego oni wszyscy tak dobrze i dokładnie zawsze mówili Błaszczykowski? Dlaczego chcieli się tego nauczyć? Moja teoria jest taka, że... A powiedziałem to w obecności pana Marcina właśnie dlatego, żeby zrobić coś nowego w polskich mediach. Głównym sponsorem kanału Zero jest RocketJobs.pl, Twój portal z ofertami pracy. Dzień dobry, zapraszam na kolejne zero ekranowe. Nie było mnie przez chwilę, bo medytowałem dwa tygodnie w milczeniu, w ciemności, w zamknięciu. No nie, nie cały czas w ciemności i po takim resecie z wielką przyjemnością rzuciłem się i do kina i do działania w ogóle. Więc dzisiaj najpierw. Kilka informacji, potem recenzje, strefa interesów, film z dużym udziałem polskim, który jest nominowany aż pięciokrotnie do Oscara. Potem będzie po raz pierwszy nowy format u nas, czyli konfrontacja z reżyserem filmowym, któremu w oczy wygłoszę recenzję jego filmu, a potem on mnie może zapytać, dlaczego tak właśnie oceniłem. To będzie film Biała Odwaga a reżyserem Marcin Koszałka, który będzie zaraz moim gościem. Potem recenzja filmu dokumentalnego Kuba. No i wreszcie kolejny nowy format, który będzie się nazywał Trybunał Recenzyjny, a w nim przedstawię młodych krytyków, dwóch młodych na dodatek braci, którzy tworzą podcast filmowy trochę krytyczni i będziemy w tym trybunale oceniać dzisiaj film Duna, część druga, czyli największy przebój ostatniego tygodnia i ostatnich dni. No i na końcu box -ofisy. Zapraszam na zero ekranowe. Co najważniejszego dzieje się w filmie, w kinie, w świecie filmowym w Polsce? Najważniejsze są protesty. Protesty filmowców, prośby i błagania filmowców i proszę, żebyście wszyscy, którzy oglądacie ten nasz format i zeroekranowe, stawali po stronie filmowców w ich walce o to, aby tantiemy z prezentowania polskich filmów w serwisach streamingowych mogły być kierowane dla nich, to znaczy, żeby oni mogli na tym zarabiać. W tej chwili jest tak, że jeśli film, polski film, wyświetlany jest w kinach, to za to pewną maleńką część każdy twórca może dostawać i w zależności od tego, czy film ma wielki sukces, czy nie, dostaje więcej albo mniej, ale to jest forma zarabiania przez twórców utrzymywania przy życiu ich samych, ich rodzin, a także pozwalania na to, żeby kumulowali jakiś kapitał, który mogą przeznaczać na produkcję następnych filmów. Tymczasem, jeśli te same filmy i seriale pokazywane są w sieci, czyli w serwisach streamingowych, w internecie generalnie, nie mają z tego nic. I teraz najważniejsze. W całej Europie... Wszyscy już to załatwili. Jest polecenie z Unii Europejskiej, aby wdrożyć formułę yy, yy, prawną pozwalającą odpisywać te tantiemy dla twórców. Polska jest jedynym krajem w Europie, która tego nie zrobiła. Zarówno poprzednia władza pisowska, jak i obecna PO ma z tym problem. Dlaczego? Do ministra kultury. Po, poszło, um, poszła prośba od młodych twórców, od Stowarzyszenia Filmowców Polskich, od Gildii Scenarzystów Polskich, od Gildii Polskich Reżyserów Dokumentalnych, od Stowarzyszenia Autorek i Autorów Zdjęć Filmowych, od Stowarzyszenia Kobiet Filmowców, Związku Autorów i Producentów Audiowizualnych, Związku Zawodowego Aktorów Polskich i Związku Zawodowego Filmowców. Wszystkie te organizacje i wszyscy ich członkowie proszą jednym głosem, załatwcie to jako ostatni w Europie po to, żebyśmy mogli przetrwać trudny czas. Ja podpisuję się obiema rękami i, i naprawdę myślę, że to już jest najwyższy czas, żeby tę sprawę załatwić. A teraz recenzje. Strefa interesów to najważniejszy film. Tych dni. To jest film brytyjski zgłoszony przez Wielką Brytanię do Oscara i nominowany do Oscara za najlepszy film międzynarodowy właśnie w imieniu Wielkiej Brytanii, choć to jest film brytyjsko-polski. Ewa Puszczyńska była polską producentką tego filmu, choć w nominacji do Oscara, tu mamy pięć nominacji za najlepszy film, za najlepszy film międzynarodowy, za reżyserię, za scenariusz i za kosmiczny dźwięk i myślę, że ten Oskar za dźwięk to jest prawie pewien. Otóż tam Ewa Puszczyńska w przedziwny sposób nie została wymieniona. Podobno nie spełnia jakichś warunków deklaracyjnych. Sprawa jest w toku. Niemniej nie wiemy w związku z tym, czy w razie nagrody będzie mogła wystąpić na rozdaniu nagród w nocy z niedzieli na poniedziałek. Trzymam kciuki, żeby tak się stało i żeby były Oskary dla strefy interesów. Co to za dziwny film. Jonathan Glazer napisał scenariusz i wyreżyserował ten film. A scenariusz jest napisany na podstawie książki Martina Amisa. Opowiada historię rodziny komendanta obozu Oświęcim w czasie II wojny światowej, właściwie obozu Auschwitz-Birkenau. Rodzina komendanta mieszkała tuż obok, za murem obozu koncentracyjnego. To była normalna rodzina z dziećmi, z pieskiem biegającym po ogrodzie, ze szklarnią. Z basenem do kąpieli, z uroczymi krewnymi, z, ze zwyczajnym życiem tornistrami, szkołą itd. Ale to nie była zwyczajna rodzina, bo ów komendant, który nazywał się Rudolf Hoes, to prawdziwa postać. I jego żona Hedwig Hess, która była taką prawdziwą niemiecką matką, ale jednocześnie bardzo wciągniętą w myśl III Rzeszy i w te idee trzeciej Rzeszy, które właściwie sprowadzały się do wyższości rasy niemieckiej i do, do próby zlikwidowania narodu żydowskiego, a także innych narodów, które na drodze do supremacji Niemieckiej w ich wyobraźni, zresztą w wyobraźni Niemców stawały. W związku z tym tam ginęły miliony ludzi. I ów Pan z tego ogrodu, z, z ojciec, dzieci, z, który tak lubił dobre zdrowe jedzenie, to właśnie ten Pan odpowiadał za miliony ludzi, którzy stracili życie w obozie koncentracyjnym. W Oświęcimiu, którzy zostali zagazowani w komorach gazowych, którzy zostali spaleni w krematoriach. W tym filmie obóz koncentracyjny jest za murem. Widać tylko kominy, widać dymiące kominy, krematorium i słychać. Dlatego ten dźwięk jest taki niesamowity. Bo tu płynie zwyczajne życie, a tam za murem ludzie giną, są okrzyki, są wszelkie dźwięki. Związane z kaźnią, z torturą, ze śmiercią. I nikomu to nie przeszkadza. Niby to jest, ale się tego nie słyszy, ale się tego nie widzi, ale się tego nie czuje, bo przecież zapach spalonych ciał z krematorium dochodzi tutaj. To wszystko działo się naprawdę. Co się stało z Hesem? No, powiem może o tym przy innej okazji. Na razie powiem tyle, że ten film należy zobaczyć. Są tacy, którzy dają mu 10 na 10 ze względu na chwilami eksperymentalny tryb jego produkcji. Ja daję mu 8 na 10, uważając, że jest to jeden z najlepszych filmów y, ostatnich lat, niewątpliwie, aczkolwiek ta jego eksperymentalność czasem prowadzi do ryzykownych posunięć. I fenomenalne aktorsko. Sandra Hüller, niemiecka aktorka, y, którą już mieliśmy okazję tu niedawno komplementować. Y, tym razem zagrała znowu fenomenalnie, wydaje mi się, że to jest rok Sandry Hiller, jeśli idzie aktorstwo światowe. Yy, ona gra Hedwig Hess, a samego komendanta gra yy, Christian Friedel. Polecam ten film. 8 na 10 Strefa Interesów. Dzisiaj, czyli 8 marca, piątek, wchodzi na ekrany... Polski film, Biała odwaga, i to jest film, który może poważnie namieszać nam w głowach, właściwie cała nadzieja, że namiesza. I z tej okazji mamy gościa, Marcin Koszałka, który napisał scenariusz, wyreżyserował film, i nie dość tego jeszcze sfilmował e, e, cały film, czyli stał za kamerą. E, no bo jest autorem zdjęć, mówiąc krótko, a sprawa jest ważna, bo film pokazuje górali, film pokazuje Zakopane, film pokazuje polskie Tatry i pokazuje przede wszystkim, jakie są piękne, choć to film o poważnych y, sprawach, nie tylko w wymiarze osobistym, bo mamy tam miłość i taką miłość, która nie zostaje spełniona zgodnie z marzeniami i zamierzeniami, ale mamy też sprawy polityczne i to bardzo trudne, ponieważ film Biała Odwaga chyba po raz pierwszy w polskim filmie fabularnym opowiada o tak zwanym Goralen Folk, czyli o tworzonym w czasie II wojny światowej państwie góralskim w polskich Tatrach, za porozumieniem i właściwie na skutek sugestii III Rzeszy, dostojników III Rzeszy, którzy byli chętni, żeby stworzyć takie marionetkowe, małe państwo góralskie, które byłoby antypolskie, które by. Przeciągnęło na stronę niemiecką, uzasadniając to y, naukowymi badaniami o tym, że kiedyś istniał naród góralski, który był samodzielny i wcale nie był częścią Polski. Krótko mówiąc, doszło do podzielenia górali i doszło do stworzenia takiego marionetkowego państwa, które zresztą nie wypaliło. O tym jest film, długo bardzo nikt nie chciał nie tylko mówić o tym filmie, nie chciał nawet wspominać, mnie w szkole nie uczono, że w ogóle coś takiego było. Więc ten film ma znaczenie informacyjno-historyczne, ale jest też filmem rozrywkowym. I to jest i zaleta, i wada tego filmu, bo z jednej strony mamy okazję, żeby przyciągnąć większą grupę ludzi do kin i na tę miłość ich wziąć. Ale z drugiej strony no, mogłoby być więcej i poważniej o tym trudnym dylemacie filozoficzno-moralno-patriotycznym, który jest wokół państwa Goralen Folk. Bardzo dobre role dwóch braci, którzy stają po dwóch stronach. Ta miłość w środku, zwaśnione rody góralskie. Trochę Romeo i Julia mi się przypomniał, ale to jest dobra formuła. Szekspir już wpadł na to, że na tej formule zwaśnionych rodzin i miłości można zbudować prawdziwą tragedię. Więc mamy trochę tragedię, trochę romans. Mamy trochę film polityczny i właściwie żaden z tych gatunków nie został do końca spełniony. To jest mój zarzut do filmu, że że nie do końca mam to poczucie i pełnej identyfikacji z bohaterami, i takiego, takiej świadomości, że no nareszcie się dowiedziałem, nareszcie zrozumiałem. Może dowiedziałem to nie, bo dowiedzieć się mogę z internetu, ale zrozumiałem, o co tam chodziło z tym Goralen Folk. Filip Fławiak i Julian Świeżawski, czyli dwaj bracia. Zagrali rzeczywiście bardzo dobrze. Sandra Drzymalska, która jest gwiazdą młodego pokolenia już od kilku sezonów, zagrała tę, o, który, o którą chodzi w tej miłości spełnionej i niespełnionej. Mamy tam najpiękniejszego bohatera całego filmu, czyli góry. Góry i to jest prawdopodobnie przedmiot miłości reżysera, zaraz go o to zapytam. No i mamy bardzo ciekawą rolę Jakuba Gierszała w roli Niemca, ale to też ciekawe. No, Niemiec, naukowiec, dobry facet i sympatyczny. Ja nie wiem, czy on w ogóle nie jest najbardziej sympatyczny z całego filmu. Tak miało być. To, co Państwu powiedziałem w obecności reżysera, to jest taki rodzaj mojej, mojej recenzji, która się sprowadza w punktacji mniej więcej do 6 na 10, zdecydowanie powyżej, powyżej średniej. A powiedziałem to w obecności pana Marcina właśnie dlatego, żeby zrobić coś nowego w polskich mediach i żeby krytyk nie wygłaszał w cichości ducha oraz swojego domu albo, albo redakcji, to co myśli, tylko w oczy reżyserowi. I teraz ma pan prawo mnie zapytać, dlaczego tak, a nie inaczej coś. Podsumowałem, albo zarzucić mi, że po prostu źle zrozumiałem jakieś elementy, które pan chciał pokazać. No, Jak myśli... pan ocenia moją recenzję? Myślę, że ona jest wiarygodna dlatego, że to jest pana zdanie i, i tutaj tu, trudno mi z tym generalnie pole, polemizować, bo myślę, że do końca chyba film nie jest rozrywkowy, że, że, że jest, jest to dramat. I ja no, nie przypominam sobie trochę scenę, Rozrywkowych. Może poza takimi sytuacjami jakiejś tańca, zabawy, ale to, to jest sam początek. Sam pocz scena początkowa, a później już jest raczej, raczej mrocznie. Także to, to, to jest taki jakiś element, który mógłby się trochę nie zgodzić z Panem, jeżeli chodzi o pojęcie rozrywkowości. A kwestia wybrzmienia, tak? Czy, czy tych wątków? No, w to trudna sprawa jest do takiego powiedzmy po polemizowania. Ale chciał Pan powiedzieć więcej i na przykład ktoś Panu mówił, nie przesadzajmy, nie możemy przesadzić, bo, bo będzie za duża afera. Spokojnie, spokojnie. To znaczy ja no nie miałem takiej osoby, która mówiła mi, że nie mogę przesadzić. Bardziej kierowałem się no, tylko sobą. Natomiast yy, 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 yy. Jednak, jednak chciałem trochę, żeby ten film nie był aż tak drapieżny, tak? Bo, bo, bo też ta historia nie jest taka drapieżna w sensie, że, że ta zdrada jest nieoczywista, że ona, ona jest w jakichś takich światłocieniach, szarościach. Trudno powiedzieć, czy bohater, który, który zdradza, czy to, czy to jest zdrada, czy to jest ratowanie własnego ludu, jakieś poświęcenie. Tak, 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 to czułem jakby też w ramach dokumentacji, nie? Że, że na początku myślałem o takiej czystej zdradzie, a potem coraz bardziej to nabierało półtonów. Ale wie pan, to mogłoby być tak, że właściwie każdy w generalnej guberni, na przykład w Polsce pod rządami III Rzeszy, mógł powiedzieć: podpiszę Volkslistę, jeśli się da, zostanę Volksdeutschem dla dobra mojej rodziny, bo dzięki temu ich ochronie. Ten sam argument, tylko przeniesiony z wersji makro, czyli dotyczącej narodu, bo tam zaczyna się mówić o tym, że to naród góralski, no tak, tak, tak. prawda? Na, do wersji mikro, czyli do rodziny, ale dylemat jest taki sam. I jednak Volksdeutschów i tych, co podpisywali Volkslistę, traktujemy jako rodzaj zdrajców. No, tam jest taka trochę różnica w tej całej sytuacji, bo, bo mamy, mamy górali, którzy są uwiedzeni przez Niemców jako, jako ci, którzy mają niemiecką krew. Także Polszej to był trochę taki malowany Niemiec. A tutaj… To tutaj... też musiał udowodnić, że, że ma jakieś to to różne krew, krew w rodzinie, krew niemiecką. Tak, były różne kategorie, natomiast no tutaj, tutaj to jest skomplikowane i, i tutaj głównie mamy tą sytuację, że Niemcy próbowali urobić górali właśnie na to, że mówili o ich pochodzeniu, o germańskim pochodzeniu. A niech mi pan powie, dlaczego pan się zdecydował w ogóle, żeby o tym opowiedzieć i dlaczego teraz? Teraz to tak po prostu wyszło, że, że tyle czasu trwało przygotowanie filmu i zrobienie go. To nie jest jakoś tak, że film jest film robiony na jakiś czas. Tak? On był robiony, on powstawał za rządu PiSu, PiS a pokazany jest teraz jakby za, za nowej, nowej władzy. Tak się akurat potoczyły losy tego, losy tego filmu. Natomiast przygotowania no, były takie, że ja na początku chciałem zrobić film górski, wspinaczkowy. No, a potem, potem dopiero nie miałem za bardzo pomysłu na taki film. Natomiast też chodziło mi po głowie sprawa Folk i Postanowiłem te dwa wątki z Łukaszem Maciejskim, który jest współautorem scenariusza, połączyć w całość. Pan kocha górę. Tak, ja się od młodości spinałem w górach, tak. I dlatego zdecydował Pan, że sam pan filmuje, że. Nikt inny nie zobaczy gór, tak jak Pan je widzi. To znaczy mi się tak pracuje dobrze, jako, jako, jako tak zwany reżob, czyli reżyser operator, bo ja bardzo często wymyślam obrazy, na początku obrazy, a potem jakby reżyseruję I, i wszystko jakby traktuję, że punktem wyjścia jest obraz, tak? I, I myślę, że współpraca z operatorem mogła być dość karkołomna dla mnie, tak, że, że ja mam te wszystkie gdzieś obrazy wymyślone. Czyli pan jest takim maksymalistą? Chciałby mieć pan wpływ na wszystko? No tak, tak, można by tak powiedzieć. A kogo panu lepiej się reżyseruje: aktorów, czy żywych aktorów, czy góry? Nie, no lepiej mi się reżyseruje oczywiście aktorów, no bo, bo, bo wydaje mi się, że właśnie to, co Pan wspomniał w recenzji, że, że oni są w ciekawy sposób jakby poprowadzeni i też docenia Pan jakby ich grę aktorską. To wydaje mi się, że to jest jakiś sukces. To teraz zadam Panu najtrudniejsze pytanie, jakie można reżyserowi zadać. Kogo z obsady reżyserowało się Panu najlepiej? No to też trudno powiedzieć, bo, bo generalnie mi się pracowało ze wszystkimi aktorami dobrze, bo, bo to jest tak, że ja dużo czasu poświęcaliśmy na rozmowy przed, przed zdjęciami, natomiast omawialiśmy, po prostu nie robiliśmy prób w ogóle, tylko omawialiśmy postać. Mhm. I aktorzy byli bardzo przygotowani, jeżeli chodzi o, o postać, nie? że, że w, sensie, w sensie postaci to wszystko, wszystko było przemyślane i, i wiedzieli o co chodzi. Dlatego później praca na planie była dość łatwiejsza była, bo, bo mieliśmy, mieliśmy wbudowaną postać wcześniej. Ale który z aktorów, no ja już przy pierwszym filmie no, dość dobrze mi się pracowało właśnie z Filipem Pawiakiem. I z nim się tak trochę pracuje jakby bez słów. Że, że... Czyli to jest ten Andrzej, od którego się zaczyna, ten z braci, który ma taki bardziej nieprzewidywalny charakter, lubi doprowadzać y, y, rzeczy poza granice bezpieczeństwa, tak, tak. który płomiennie kocha y, y, Sandrę Dżymalską, czyli Bronkę. No i właśnie ten, ta cecha jego charakteru sprawia, że ostatecznie nie będzie mógł połączyć swoich losów z nią. No tak, chociaż właśnie ja, ja tutaj nie chciałbym tak całkowicie Filipa wyróżniać, bo, bo też Julek Świeżewski jest ciekawą postacią i jego brat. Tak, jego brat i, i Gerszał jako, jako taki trzeci bohater, bo to generalnie też taka trójka bohaterów. Niemiecki naukowiec, który tam przyjeżdża po to, żeby właśnie szukać tych dowodów na wcześniejsze, że żył tam naród o, o germańskich korzeniach i że można w związku z tym udowodnić, że ten naród góralski powinien mieć swoją państwowość, ale tak naprawdę łączy go z naszym bohaterem głównym Miłość do Tatr, że niby są po drugiej stronie, to dopiero jest jakiś sojusz przedziwny, ponadpolityczny, ponadwojenny, że tak naprawdę to, co myślą o Tatrach jest prawie identycznie takie samo. No tak, bo tutaj jest taka właśnie miłość do, do gór, do wspinaczki, która jest jakimś sposobem, wol, wolnością też tego bohatera. Poszukiwaniem jakby jakiejś wolności i, i bycia poza wszystkim, także to jest ta pasja, która go po pozwala mu jakby podnieść, po podnieść się wyżej. Tak? Kiedy oglądałem film, to cały czas się zastanawiałem, czy byli konsultanci góralscy, którzy by mówili, jak góral by zrobił, jak nie zrobił, jaki ruch wykonuje? Czy to wystarczająco? On wygląda jak góral, czy nie? Bo wiemy, że górale są pod tym względem zasadniczy i nie pozwalają sobie tutaj na fantazje takich, co nie wywodzą się z, tam, z gór. No tak, no był, taki, był właśnie taki konsultant, to był Jan Karp, Karpie Bułecka, który, który no, był głównym konsultantem tego filmu. I jeżeli chodzi o sprawy, sprawy właśnie y kulturowe, etnograficzne, antropologiczne, też historie, ale też sprawy gwarowe, znaczy, mm -hmm. że, że on przetłumaczył też ten scenariusz na, na gwarę góralską i potem też nagrał aktorom, y jak to się powinno intonować i, i mówić. Tak? i Oni się tego uczyli i, i potem był na planie i słuchał, bo każde ujęcie to on słuchał i dawał jakieś uwagi. A pan się nauczył mówić po górach? Nie, nie, nawet nie próbowałem. Dlaczego? No, myślę, że po pierwsze nie byłoby to mi potrzebne, bo, bo i tak jestem ceprem i, 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 i zaraz by ktoś wychwycił, bo ja też nie mam takiego talentu jak oni do interpretowania akcentu szczególnie, tak? Proszę Państwa, Marcin Koszałka, reżyser, scenarzysta, współscenarzysta i autor zdjęć do filmu Biała Odwaga. Życzę Panu nie tylko, żeby film zdobył dużo widzów, ale także, żeby Pan miał ciekawe dyskusje i żeby ludzie się, widzowie, zainteresowali nie tylko filmem, ale także historią Goralen Folki, żeby nie wydawali oceny zanim nie poznają sprawy. O tym też jest ten film. Dziękuję bardzo. Dziękuję za rozmowę. Film Kuba to jest film dokumentalny o Kubie Błaszczykowskim oczywiście, czyli o fenomenalnym polskim piłkarzu, ale nie tylko, bo to jest także film o niezwykłym człowieku. Pewnie wiecie, że ja nie jestem wielkim kibicem piłkarskim, że w ogóle na sporcie niezbyt dobrze się znam. Co nie znaczy, że sportu nie szanuję, i co nie znaczy, że nie wyczuwam, kto spośród sportowców jest prawdziwie wielką postacią. Gdy zdarzało mi się oglądać mecze piłkarskie z udziałem Lewandowskiego, Błaszczykowskiego, wtedy, kiedy jeszcze grali w Borusii, to muszę powiedzieć, że zawsze przede wszystkim zwracałem uwagę, na Błaszczykowskiego. Dlaczego? Nawet nie znając się specjalnie na piłce nożnej, bo widziałem w nim jakąś niezwykłą energię, widziałem w nim jakieś przebłyski geniuszu, ale widziałem w nim także taką siłę, którą każdy z nas by chciał mieć. A jak nie sam, to chciałbym mieć takiego brata albo takiego przyjaciela, kogoś, kto by poszedł za nim w ogień. Taki jest Błaszczykowski. To nie jest prosta Postawa I to nie jest prosty yy, charakter, bo to jest charakter człowieka, który nie umie iść na kompromisy, który z trudem godzi się z porażką, który przeszedł tak straszliwe momenty w życiu, to wszystko powoduje, że w zasadzie Błaszczykowski nadaje się na ikonę. I teraz nawet może jest ikoną dla wielu. I teraz on staje się bohaterem filmu. Miałem wspomnienie filmu o Lewandowskim, który rozczarował mnie. Pokazał właśnie taką nijakość losu piłkarza i bałem się tego filmu. Tym razem Jan Dybus, reżyser, pokazał co prawda bardzo konserwatywnie, tradycyjnie Kubę, czyli tak po Bożemu, jak się mówi, pokazał go od różnych stron, pozwolił mu się wypowiedzieć, zgromadził całe grono jego przyjaciół i bliskich, żonę Agatę Błaszczykowską, co za niesamowita kobieta, jak byłem zafascynowany panią Agatą, Jurgena Klop Klopa, czyli yy, yy, trenera Łukasza Piszczka, który razem z Lewandowskim i z Błaszczykowskim grał w Borusi, yy, Roberta Lewandowskiego, który tu przemawiał w ogóle jak inny człowiek, nie tak jak w tym swoim filmie o sobie, Dawida Błaszczykowskiego, czyli brata Adama Nawałkę, Jerzego Brzęczka, oczywiście. No, to wszystko są bohaterowie tego filmu i oni naprawdę mogą się wypowiedzieć, możemy posłuchać, możemy nawet poczuć ich osobowości. Na przykład Jurgen Klopp jest świetnie tutaj pokazany. I mimo, że może film nie ma jakiejś re rewolucyjnej formy, moim zdaniem daje mi odpowiedź na to, Dlaczego wszyscy komentatorzy sportowi, szczególnie niemieccy, dla których nazwisko Błaszczykowski musi być potwornie trudne do wymówienia, dlaczego oni wszyscy tak dobrze i dokładnie zawsze mówili Błaszczykowski? Dlaczego chcieli się tego nauczyć? Moja teoria jest taka, że z szacunku. I ocena filmu ode mnie 7 na 10. super przebojem na ekranach kin w Polsce, ale w ogóle na całym świecie jest teraz DUNA, część druga i rzeczywiście to jest mega produkcja, w sensie mega nie tylko, że taka duża, ale mega, że robi takie wrażenie. No, same są prawie zachwyty. Słyszałem o tym, że to w ogóle najlepszy film ostatnich lat. Denis Villeneuve na pewno może sobie odcinać kupony, bo miliony tutaj będą płynęły do kasy. Pytanie, czy to ten film jest tak dobry, że niczego nie można mu zarzucić? I pomyślałem sobie, że zaproponuję, zaproponuję jakąś nową formułę oceniania szczególnie takiego głośnego filmu. I spełnię też marzenie wielu widzów kanału Zero, żeby zapraszać młodych krytyków, młodych przedstawicieli, filmożerców, żeby oni mieli też szansę, pokazać swoje mm, opinie i, i sposób y, rozumienia filmów, które, którymi wszyscy się interesują. I dzisiaj będzie premiera tego naszego nowego formatu, który nazwałem Trybunał Recenzyjny. niekonstytucyjny, tylko recenzyjny. Czyli bierzemy na warsztat diunę część drugą, będzie oskarżyciel, będzie adwokat, czyli obrońca, ja trochę w roli sędziego, no i zobaczymy, jak wyjdzie nam argumentacja za i przeciw. Oczywiście to jest pewien rodzaj gry i zabawy, po to, żeby nieśmiertelnie, poważnie o tym mówić, ale jednak, żeby też pokazywać różnego rodzaju zarzuty lub zachwyty, niezależnie od ostatecznej oceny filmu, która będzie na końcu naszej rozmowy. I o ja to przedstawiam. Trochę krytyczni po mojej stronie, czyli dwaj panowie. Z bloga filmowego, trochę krytyczni, właśnie się nazywa, którzy są braćmi na dodatek. Czyli mamy tak, Alexander, Aleksander, Aleksander Włodkowski, tak jest. Obrońca, obrońca, dzisiaj obrońca i oskarżyciel Daniel Włodkowski. Zgadza się. Jest dobry. Naprawdę braćmi. Tak, wielu nam nie wierzy, ale jedno. Rodzeni bracia. Czyli to będzie też pokazanie, że można się w rodzinie nie zgadzać i jednocześnie nie złościć, nie kłócić, tylko kochać wręcz, mam nadzieję. Bo od Was bije jakaś taka braterska zgoda. Zaraz się okaże. Oskarżyciel, czyli Daniel, proszę bardzo, co można zarzucić filmowi na część druga? W ogóle tutaj, jako skarżyciel prokurator, zapomniałem czerwonego żabotu, ale mam nadzieję, że, że mi się wybaczy. Są czerwone twoje za mną. No to tak, ja bym w ogóle nazwał Dune 2, bo mówi się, że nie ma róży bez kolców. To jest taka piękna róża, ale kolce też ma. I myślę, że takim pierwszym kolcem, który bym tutaj chciał przedstawić, no to są kwestie obsadowe. Ogólnie obsada jest. Moim zdaniem wyśmienita, ale. Czyli przypomnę Timothée Chalamet, Chalamet jako Pola Tryda, Zendaya jako jego miłość, Hani, Rebecca Ferguson, Javier Bardem, Austin Butler, Florence Pugh, Christopher Walken, Stellan. Kargort, Charlotte Rampling. No można, można Długo, wymienić. Każde tak. nazwisko dobre. Tak, ale właśnie jedno z pierwszych tutaj nazwisk, w zasadzie pseudonimów, które zostały wymienione, Zendaya. Mam troszkę problem niestety z tą, z tą rolą, z, tutaj z, z tym, jak, jak ta czani, czyli bohaterka grana przez Zendaya, została obsadzona. No, mam, mam zgrzyt, ponieważ oglądając film, śledząc dziś tą fabułę, mając też troszeczkę kontekst książkowy, którego też nie chciałbym tutaj za bardzo dzisiaj przedstawiać, no bo jednak rozmawiamy o filmie. Ja czytałeś książkę? Czytałem, 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 Dunę, zarówno pierwszą część, jak i Mesjasza Duny, czy drugą. Natomiast, no wiadomo, rozmawiamy o filmie, więc, więc lepiej skupmy się na filmie. Raz, że sobie troszeczkę tą czani inaczej wyobrażałem, ale jak już, już zaakceptowaliśmy, że jest to Zendaya, no to oczekiwałem, że będzie. Będzie to rola przynajmniej tak samo dobra, albo przynajmniej godna tej, tej, tej roli Timothy'ego Meta, ale, ale niestety zgrzytało mi mocno. Co, co zgrzycało? Słaba aktorsko? Czy Miałem wrażenie, że w... obojętnie co się dzieje na ekranie, Zendaya ma te dwa wyrazy twarzy: ten taki neutralny i ten taki oburzony, taki mocny. Tylko, że to oburzenie. Przypominało mi troszeczkę taką oburzoną nastolatkę jakby, nie wiem, ktoś, ktoś jej brzydkie słowo powiedział na przykład na przerwie albo, nie wiem, dostała złą ocenę i obojętnie, czy działo się to w trakcie, gdy ona się dowiedziała, tak, że tutaj, że Paul może być Mesjaszem i wszyscy tam oddawali mu hołd, a, a ona nie zgadzała się z tym, czy jak już rzeczywiście akcja nabrała większego pędu i stały się pewne rzeczy, których, no, ze względu tutaj nie, nie, nie chcemy spoilować, więc, więc, e, ale było to dla niej mocno emocjonalne. Cały czas miałem wrażenie, że jest to sama ekspresja. Ty, no, ale no, jak no, już co no. Tak, tak. mokam. Tak samo nie chcę zaspoilerować, ale bardzo ciekawe, że powiedzieć o pewnym wydarzeniu i zapraszamy oczywiście widzów do kina, żeby sami się przekonali, co się wydarzyło, ale właśnie to wydarzenie idealnie pasuje do tego, żeby Czani właśnie taką postawę przybierała, jaką ma. Dodatkowo dorzucę do tego, że Zendaya... Idealnie pasuje w kontekście swojej osobowości, właśnie do Chani. Więc na obronę Zendei. A to jaka to jest osobowość? Jest osobowość faktycznie nieraz się zarzuca Zendei, że jest zblazowana, że ma takie grymasy, że jest wiecznie niezadowolona. I to jest bardzo ciekawe przedstawienie fremenów w ogóle w całej Dunie, ale przede wszystkim Chani, która, okej, okay, jest miłością pola, jest. Kimś, kto podąża za nim, a zarazem nie zgadza się ze wszystkim, co on robi. Więc moim zdaniem to bardzo dobrze posuje. No i dorzucę, właśnie, yy, panie Tomku, pan przedstawił niesamowitą obsadę. Wyjątkowa Rebecca Ferguson, niejednoznaczność. Yy potężnie groźny um, Stellan Skarsgard jako Baron Harkonnen. Trzeba oczywiście Timotiego Szalameta, właśnie wyjątkowo tutaj wyróżnić, że przemianę pola pokazał wyjątkowo. No Mi, i... Austin Butler, ten, i ten Austin którego Butler. pamiętajmy jako Elvisa Presleya. nie jest to łysy Elvis z niskim <głos> tak. południowym głosem, ale jest wyjątkową tutaj postać wykreował, więc nawet jeśli byśmy mogli się przyczepić do kilku grymasów Zendai, to ta obsada... To jest wydarzenie filmowe. Oskar Życiel. Do postaci Czani nie mam problemów. Jakby do tego, jak została napisana. Ja mam problem z tym, jak została po prostu zagrana. Nie, no nie ukrywam, nie, nie jestem też fanem po prostu tej aktorki. A to już wiemy, Ale wiemy. Następny tak. argument Natomiast tutaj... Uczepił się, uczepił się. Uczepił. To Będę nie, nie, nie. się czepiał. Będę Dawaj się kolejne czepiał. uczepienie. Florence pił fajnie by zagrała moim zdaniem Czani, ale Florence już miała swoją rolę. Druga, drugi tutaj mój zarzut. E, I tu akurat, jeśli chodzi o obsadę, nie mam żadnych, e, żadnych e, wątpliwości, bo Javier Bardem doskonale zagrał Stilgara. O, po raz kolejny pokazał, że jest świetnym aktorem. Czyli Natomiast... tego przywódcę Tak, tak przywódcy no Mam nadzieję, że nie przyczepisz się Stilgara. Nie? Natomiast będę się czepiał tego, jak właśnie tu z kolei Stilgar został przedstawiony. Bo mając kontekst pierwszej części, widzimy go jako rzeczywiście osobę, która ma autorytet którym jakiś budzi respekt przed tymi fremenami, przed tą grupą, którą on dowodzi. I rzeczywiście no, ma, tam, ma tam duży posłuch. Więc mamy, mamy w głowie ten jego obraz, takiego no, gość, człowieka, który przecież potrafił na tronie królewskim swoje argumenty przedstawić, splunąć, co oczywiście było jakby wyrazem szacunku wobec króla, ale no, za nic miał konwenanse, które które na tronie, które gdzieś tam na, na, przed, przed tronem obowiązywały. A tutaj z tego Stilgara, naszego nieszczęsnego, zrobili takiego troszkę comedy Relifa. E, i tu nawiążę też do mojej ukochanej trylogii władcy pierścieni, bo tam to samo zrobiono z Gimlim. E, oczywiście jest też rola świetnie zagrana, ale pamiętamy niestety teraz zresztą już widzimy w internecie, że Stilgar stał się swego czas, swego rodzaju memem, e, bo tak e, mamy sytuację, nie wiem, Paul kicha. A Stilgar mówił, Lizan al Gaib, tak, czyli ten wybraniec. I to, to trochę tak było, że okej, okay, może reżyser chciał rzeczywiście troszkę tą atmosferę tak oczyścić z tej takiej powagi. E, natomiast jeden żart, drugi, fajnie, no ja sam się śmiałem, ale już trzeci raz, czwarty, piąty, troszeczkę szło to w tą stronę, że zrobiła się to postać komediowa. Nawet nie wiesz, jak się cieszę. I jeszcze chciałbym dodać, że skojarzyło mi się to z żywotem Briana. Nie, nieodżałowanym, gdzie po prostu... No, Świetny świetne, film. Co, co mesiasz, wszystko, co Brian robił, to znaczyło, że jest Mesjaszem. Bardzo się cieszę, że poruszyłeś to, ten argument. Faktycznie, kiedy oglądamy Stilgara, który w poprzedniej części jest tym wątpiącym, tym może nie do końca kupującym Pola Artrydę jako tego... Może będzie Mesjaszem, raczej nie, przecież ma taką długą drogę do przebycia, a jednak ostatecznie staje się jego największym naśladowcą, wyznawcą, ten, który tworzy e, mu drogę. E, I tak. Faktycznie był moment, kiedy po pewnym ważnym pojedynku e, on znowu mówi: Lizana Gaib, i przez cała sala wybucha śmiechem. Ja mówię, czy to jest moment na śmiech? Nie wiem. A z drugiej strony to bardzo uwalniało taką atmosferę e, napięcia, budowania tego świata, że tak, okej, okay, dobra, zaśmialiśmy się, troszeczkę możemy odetchnąć ale tak naprawdę, co mi się podoba w tej postaci, to właśnie niezwykła przemiana jego postawy, która jak na kogoś, kto jest tym, który toruje drogę dla Mesjasza... Przemiana postawy, to jest Dokładnie. dramaturgicznie ważna sprawa. I on jest niczym Jan Chrzciciel tak? dla o. swojego Jezusa Chrystusa. I Jan Chrzciciel kim był? Ekscentrykiem, trochę go wyśmiewano. Raczej taki nie był przekonujący dla ogółu. Tak samo Fremeni patrzyli na Stilgara już tak... No, trochę się wygłupia cały czas mówiąc o tym Lisanie algebie, a właśnie dokładnie tak samo było, jeśli chodzi o Jana Chrzciciela Jezusa. Dla mnie to jest wyjątkowa postać i to jest dla mnie na plus. Brzmi dosyć przekonująco. No w mocne, w mocne strony poszliśmy. Trzeci <śmiech> argument. <śmiech> Trzeci argument. Dobrze. E, postacie... Troszeczkę, a raczej Root. Pamiętamy w pierwszej części Sardałkarów, to się tak wymawia, Sardaukary, czyli armia imperatora, krótko mówiąc. Sam Duncan Idaho, grany, grany przez Jasona Momoe, czyli największy wojownik yy, Atrydów, powiedział, że, yy, o nich, że to są demony yy, i że kiedy skrzyżujesz klingę z Sardałkarem, to. Od razu to czujesz. Mm. Mówił to naj, najpotężniejszy wojownik na planecie, na Kaladanie, tak? Bo tak się nazywa planeta, gdzie atrydzi y, mieszkali. No i też widzieliśmy tą niesamowitą scenę. Pamiętamy ją e, z pierwszej Duny, kiedy po prostu cały ten, no nie wiem, legion, czy ta. ta po prostu ta armia sardałkarów przygotowywała się do najazdu. E, i tam czuć było tą siłę, ten respekt. Po prostu no nie chciałoby się takim wejść w drogę. Plus, no oni jak już na tej, Arakis na, na się pojawili, no to zrobili tam jedno, po prostu czystki. Więc. Tężna yy, scena. No krótko mówiąc, by, byli za, zabójcami. Tutaj mm, troszeczkę ich rola, yy, i też znowu nie chcę spojlować, natomiast jest pewna ważna walka yy, w, te, w tej części gdzie niestety sardaukarzy zostali sprowadzeni do takich um, trochę chłopców do bicia, niestety. Gdzieś ta cała potęga, ten cały respekt uleciał. E, można oczywiście powiedzieć, że tak, tutaj był element zaskoczenia i tym podobne. Ok. Natomiast e, no, straszny, straszny zjazd siły tutaj, że tak powiem, e, mogliśmy zaobserwować. E, no i... I to co? Nie jest niesprawiedliwe wobec nich? Czy odebrało to przyjemność oglądania? Nagle z naprawdę silny, silnej armii dostaliśmy po prostu żołnierzy w tle, którzy są tylko po to, żeby zginąć. Czyli to jest po prostu nieprzekonujące. Troszkę tak. I mam też malutki zarzut, ale to dosłownie nie do Christophera Walkena, który grał Imperatora, ale może tego, jak Dobrze, został, został przedstawiony. Miałem nadzieję, że będzie troszkę bardziej taki że rzeczywiście, że wszyscy się go będą bać, że ja się go będę bał oglądając film. Nie ukrywam, że Stellan Skarsgård by świetnie wypadł też w roli imperatora, a grał Wladimira Harkonena, który swoją drogą bardziej mnie przerażał w trakcie, w trakcie seansu. Tutaj Walken taki, już widać było, że troszeczkę już taki zblazowany, taki u kresu życia. Okej, okay, może tak miało być, natomiast nie czułem tej takiej potęgi z jego strony. Brakuje Danielowi prawdziwego przeżycia, żeby to było przekonujące i przerażające. Bracie. Dziękuję znowu, że poruszyłeś ten temat. Faktycznie, Saudokarzy w pierwszej części niesamowicie przerażający, bardzo mi się to podobało, zwłaszcza ta ich planeta i ten gardłowy śpiew. Budziło to ogromny respekt wobec nich, aczkolwiek i też postaram się nie zdradzić za dużo, ale ta walka, przypomnijmy, która troszeczkę ich obnażyła, nie była z fremenami, nie była tylko z artrydami, ale była przede wszystkim z najpotężniejszą istotą, na Arrakisie, czyli oczywiście mówimy tutaj o czerwiach. I to z nimi się mierzyli, więc z nimi nie mieli najmniejszych szans. Oczywiście rozumiem, że nie, nie było to aż tak owiane taką ogromną legendą, jak w pierwszej części, a dlatego też, że ich trochę znaliśmy. Za to imperator, uważam, że właśnie ta jego delikatność, bo myśleliśmy, o kim będzie imperator? Baron Harkonnen już jest tak przerażający, więc imperator po prostu nas wywali z kapci. No, jak my to po prostu zrozumiemy? A jednak. Y to mi pokazało faktycznie, nie, nie boję się tego imperatora. Christopher Walken jest wręcz taki przyjazny i z tą Irulaną sobie rozmawiają. I to mi tylko pokazało, jak właśnie nie jest to tylko kwestia, że on jest sadystą, jakim, że on jest wielkim um, władcą, który chce zniszczyć galaktykę, tylko to jest polityk. I tam wszystko dzieje się pomiędzy Bene Gesserit, pomiędzy tymi rodami i on tak naprawdę nie chciał może zrobić tego wszystkiego, ale wiedział, że musi, bo czuł zagrożenie. Tak i tam ta wielebna matka jeszcze mm. ma wiele do powiedzenia. Genialna rola Charlotte Rampling. Jest. Zagrać taką postać, której nie widać praktycznie, no tak. bo jest cały czas za Welonem. A jej kostiumy wybitne. A wybitne kostiumy w ogóle w całym filmie i ona właściwie tylko tam błyska wzrok i głos niesamowity Charlotte Rampling. Ja, ja byłem bardzo pod wrażeniem, a tak yy, yy, słysząc o tym, że on był bardziej politykiem i robił takie wrażenie wcale nie przerażające, to mi się przypomniał Putin, mm. który też bywa taki sympatyczny w zasadzie. Sesja na koniu, na prawda? Taki w tak. ogóle fajny, nawiązuje kontakt z ludźmi, mimo że jest spirytus mowę z czegoś, czegoś diabelskiego, absolutnie przerażającego mm. w tej chwili, a na dobrą sprawę można powiedzieć, ale nie wygląda przerażająco. No to to jest coś takiego. Ciekawe porównania. Mhm. Czwarty argument. Czwarty argument, y, troszeczkę się przyczepię do tempa, i to jest w ogóle paradoks, bo pier w pierwszej części diuny właśnie jest zarzucane naj jakby najczęściej to, że ona była powolna, że ta ekspozycja była taka spokojna, że to wszystko się tak długo rozkręcało, że tam ludzie przysypiali. Paradoksalnie Właśnie dobrze, bo dzięki temu mogliśmy się z tym światem zapoznać, czuć się, że nas tam zaproszono. I o ile sama część druga jest znacznie bardziej dynamiczna, jest więcej akcji, nowe, mamy nowe postacie, nowe lokacje. A pod koniec to już tam się dzieje. No właśnie. Muzyka wali, tu się. Bo przewala wszystko tak. na ekranie, nie ma czasu, żeby oddech wziąć. I właśnie ta końcówka, ten trzeci akt, od pewnego ważnego momentu, którego nie zdradzę. Nagle, to tak wjeżdżaliśmy, jechaliśmy tak powoli, może trochę pod górę wjeżdżaliśmy i nagle mamy taki z, bardzo szybki zjazd w dół. E, dla osoby, która nie ma kontekstu książkowego, albo może nie oglądała aż z takim wielkim e, e, pietyzmem. tak pietyzmem, z takim skupieniem, może nagle. Po prostu się pogubić, co, co się zaczęło dziać. A kto, kto, kto tutaj, kto co, to on już jest taki. E, więc bardziej chodzi o to, że nagle mamy strasznie przyspieszone tempo, które podejrzewam, że miało być przyspieszone, ze względu na to, że zaraz, konie że zaraz mamy koniec filmu. Hmm. Natomiast no, ten ostatni akt był troszeczkę za bardzo, moim zdaniem, zdynamizowany. E, nie, nie byłoby moim zdaniem dobrze, gdyby to się przełożyło na trzeci film, ale no, nie wiem, 15-20 minut więcej. E, mielibyśmy co prawda 3 godziny wtedy filmu, ale i tak film dzięki temu, że jest tak dynamiczny. To trzy godziny zleciałoby o tak. I znowu no, by, by, było, i znowu nie, by nie. było, że jest za długi, że teraz robią takie, nie, takie nie, nie, filmy. Nie, byłoby, nie, byłby za długi. Może nie. Dla mnie oczywiście też nie. Ja bym go mógł oglądać kilka godzin jeszcze yy, i nie miałbym problemu. Może do toalety musiałbym skoczyć. Yy, ale dla mnie. Tak, te argumenty słyszałem. Pierwsza część jest za wolna, za mało się tam dzieje, w sumie to jedna, trzy sytuacje. druga za to jest za szybka, za dużo napakowane. I okej, okay, jest to uczciwy punkt widzenia. Z drugiej strony, Denis Villeneuve wprowadza nas do jednego z najbardziej skomplikowanych politycznych uniwersum fantazy science fiction, jakie było nam. Dane poznać i robi to i tak w sposób niezwykle umiejętny. I można by było to rozdzielić. No jeszcze pewnie więcej filmów, tak? Przecież Peter Jackson z Hobbita zrobił całą trylogię, e, więc myślę, że z trzech części Diuny, z dwóch części Diuny y, bardziej, można by zrobić sześć filmów, tak naprawdę. Ale Denis musiał pójść na pewne kompromisy i uważam, że one były słuszne. I to jak Grał obrazem przede wszystkim. Zresztą jest też to mu zarzucane, że on nie lubi dialogów, że on tylko by tam obrazami mówił i uważam, że robi to wybitnie. I ta przemiana, polartrydy, to co się dzieje z całym na tym Arakis, jak szybko kulminacja też dochodzi do zdarzeń. Oczywiście niektórzy mogą powiedzieć, że jest za szybka, z drugiej strony mamy to pięknie wyjaśnione pięknie jesteśmy zabrani w tą podróż. Ja chciałem powiedzieć, że Denis Wilenew kiedy mu pytano, czy, czy, czy on miał więcej przecież materiału i czy go dusza boli, kiedy musiał to wszystko wycinać i czy on myśli o tym, żeby zrobić reżyserską wersję taką rzeczywiście poszerzoną o to wszystko co wyciął, to on powiedział nigdy w życiu. Coś co zostało wycięte ma zostać wycięte. To jest tak jak ja bym z siebie wyciął kawał i Próbował włożyć, to już nie, nie zadziała. To już zostało wyrzucone i, i z jakiegoś powodu to zostało wyrzucone. W związku z tym nie to jest takie, jakie jest, i takie zostanie na zawsze. W przeciwieństwie do Ridleya Jaskota, który lubi tak. zapowiadać reżyserskie. Tak, tak. Kompletnie inna postawa. Tak Panowie, to, to była argumentacja przeciwko, i za teraz jest czas na ocenę. Miałem jeszcze jedno, ale nie wiem, czy. Jeszcze jedno. Jeszcze Dobrze. Argument. Ale to tak. szybko, Krótko, dwa zdania. To szybko nawiąże do akcji filmu Przemiana Pola, Atrydy, w tego już Lisa na e, Mamy tutaj kontekst czasowy, który w ogóle jest, jest bardzo ciekawie przedstawiony, bo widzimy go dzięki ciąży Lady Jessica e, cały czas. Znaczy, no, siostra Pola wciąż nie jest narodzona w tym filmie, więc no podejrzewam, że to jest parę tygodni, może miesięcy cała akcja. Moim zdaniem, troszeczkę przemiana Pola została ukazana w kontekście czasowym za szybko ze względu na to, że no, znowu kontekst książkowy, tam to trwało parę lat, tutaj e, może parę miesięcy, parę tygodni. Byli oczywiście wątpiący, ale troszeczkę chyba jednak za szybko e, uwierzyli, zwłaszcza ci fremeni z południa, których tak mieli się bać. Za szybko chyba uwierzyli jednak, że to jest ten mecz. Jasne, metod. południe faktycznie szybko zostało kupione, z drugiej strony jest to bardzo szybko y, pokazane i skondensowane dosłownie w jedną scenę, jak Timothy Chalamet bierze autorytet y, tego Mahdiego, tego mesjasza. I jest to moja ulubiona scena filmu, kiedy on Scen zaczyna mówić, że to jest on. Jak wyzywa jednego z fermianów, patrzy mu prosto w oczy i mówi: Myślę, że mógłbyś mnie pokonać? Może tak, ale co jeśli, to ja jestem mesjaszem. I. Wiadomo, to jest dość duże uproszczenie, że ta jedna sytuacja spowodowała, że wszyscy za nim poszli I przepraszam, jeśli to był spoiler dla niektórych, ale moim zdaniem to załatwia sprawę. Denis Wilenew musiał pójść, ponownie powiem, na pewne kompromisy i zrobił to bardzo umiejętnie. Oceniamy. Oskarżyciel. Teraz no, biorąc wszystkie argumenty także pozytywne, których oskarżyciel Prawie. nie może mówić, bo <laughs> jest oskarżycielem, ale teraz ocena już taka uczciwa za wszystko. Tak, no to tak jak mówiłem, duna to i tak dla mnie, piękna, druga duna to jest piękna róża z kolcami, ale powiedzmy, że gdzieś ten ból jestem w stanie wytrzymać i przeżyć. Ode mnie takie mocne osiem. To bardzo wysoka ocena jak na tyle tak jak rzeczy, na tyle rzeczy, które tam widziałeś, ale. Dobry zawodowo oskarżyciel. Bardzo dobry oskarżyciel. I powiem tylko, że dla mnie to jest 9,5 na 10. Jest bliski ideału. Nie wiem czy to jest nowe imperium kontratakuje, ale z pewnością będzie to film na lata, na może dekadę. No to ja teraz powinienem wyciągnąć jakąś średnią, ale dodać też swoje, mm, swoją ocenę, która była mniej więcej na 8 na 10, więc myślę, że 8,5 na 10 to jakaś średnia, którą Trybunał Recenzyjny Kanału Zero tym razem daje filmowi Duna część druga. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Y i zapraszacie na kanał swój. Dokładnie zapraszamy serdecznie do obserwowania nas trochę krytyczni głównie na Instagramie, a także YouTube, Spotify. U. Dlaczego trochę krytyczni? Bo krytykcy żadni z nas, ale pasjonujemy się kinem, uwielbiamy to robić, uczymy się od takich ludzi jak pan Tomasz. No i zapraszamy serdecznie. Ja też zapraszam. Na koniec box office, czyli które filmy na świecie w Stanach Zjednoczonych i w Polsce cieszyły się w ostatnim tygodniu największym sukcesem i największą frekwencją w kinach. Zaczniemy od Stanów Zjednoczonych, które wyznaczają tutaj pewien rytm i nadają, e, nadają charakter box office'om na świecie. Na pierwszym miejscu oczywiście Duna, część druga. Na drugim miejscu film Bob Marley One Love. Na trzecim miejscu Ordinary. Angels na czwartym The Chosen, epizody siódmy i ósmy z sezonu czwartego, i wreszcie na piątym Madame Webb. To w Stanach Zjednoczonych. Jak wygląda świat? Mam dzisiaj nowe źródło pozyskiwania danych, i dzięki niemu mogę już Państwu przedstawiać dane nie tylko z świata poza Chinami i niektórymi krajami azjatyckimi, ale włącznie z Chinami i z Indiami, czyli naprawdę z całego świata, to są najbardziej odpowiedzialne dane. Box office światowy wygląda następująco. Duna, część druga na miejscu pierwszym, 178 milionów. I po w tej chwili zarobiła już Duna. Ex-Huma na drugim miejscu, Bob Marley, One Love na trzecim miejscu, na czwartym Article 20 i na piątym Pig, the Snake and the Pigeon. To jest piąte miejsce na świecie i teraz Polska. Co się dzieje w Polsce? Jak Państwo myślą, kto jest na pierwszym miejscu? No, oczywiście, Diona, część druga, numer jeden. Do tej chwili pół miliona widzów w Polsce obejrzało ten film. Sami swój początek na miejscu drugim. Anatomia upadku na miejscu trzecim. Diona, część pierwsza na miejscu czwartym. I na piątym, ciągle Akademia pana Kleksa. Tak wygląda box office z ostatniego tygodnia w Polsce. To wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia za tydzień Tomasz Raczek dziękuję Głównym sponsorem kanału Zero jest Rocketjobs.pl Twój portal z ofertami pracy Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.